Po kilku tygodniach zmagań i ostrej rywalizacji poznaliśmy triumfatorki plebiscytu Miss Studniówek 2020. Tytuł wywalczyła uczennica Kochanowskiego Paulina Urbańska, która przyznaje, że będzie miło wspominać swój bal studniówkowy. To będzie mi się bardzo z tym kojarzyło. Studniówka właśnie, no, że z Miss Studniówki. I decydowałam właśnie, tak jak powiedziałam, spontanicznie. To była taka fajna decyzja i nie żałuję na pewno. Po tytuł pierwszej wicemis sięgnęła Aleksandra Dziedura z Konopnickiej, dla której było to spełnienie marzeń. Myślę, że niesamowite. Było to też moje marzenie. Nie planowałam tego, zostałam tak namówiona. Także myślę, że to będzie takie zapamiętane na długi czas. Wszystkie kandydatki do zabawy zgłosiły się na studniówkach, a często były to decyzje bardzo spontaniczne, jak chociażby drugiej wicemis Julii Burczy z ZDZ-u. Dosłownie to były chwile, nie myślałam o tym wcześniej, ale jak pani podeszła do mnie na studniówce, to mówię, raz się żyje. Jedną z głównych nagród w konkursie Miss Studniówek był awans do finału wyborów Miss Polonia Ziemia Radomska. Nagrodą gwarantowaną za pierwsze miejsce za tytuł Miss Studniówek było wejście bezpośrednio do konkursu Miss Polonia Ziemia Radomska, jednak ze względu na bardzo, bardzo dużą aktywność, bardzo dużą ilość głosów, które otrzymały wszystkie pierwsze trzy kandydatki i to, że uważamy, że mają bardzo duże szanse zajść dalej, postanowiliśmy pierwsze wszystkie trzy dziewczyny zaprosić do konkursu głównego Miss Polonia Ziemia Radomska. Pierwsze finalistki Miss Polonia Ziemia Radomska już poznaliśmy, ale dla pozostałych dziewczyn jeszcze nic straconego, bowiem ostatni casting półfinałowy odbędzie się już w najbliższą sobotę od godziny 14 do 17 w restauracji Nihil Novi.